Okej, jest z nami w ogóle Piotrek. Piotr ma problemy z kilkoma rzeczami. I twoimi głównymi problemami są? Powiedz tak, pokrótce. Mniej więcej. Głównie cała lewa strona. Zaczyna się od rannej sztywności w rozciągnie podeszwowym. Później przeprost kolana. Zrotowana miednica. I ty czułeś jakieś, ale ty tam oprócz tego, że na przykład widzisz, że ćwicząc w lustrze, że coś jest nie tak, to na przykład czujesz jakieś dużą różnicę pomiędzy na przykład prawym kolanem a lewym kolanem? Przykładowo? Nie, na co dzień po stronie przyśrodkowej kolana na przykład zaczyna mnie boleć. Okej, czyli są jakieś bóle po lewej stronie, po prawej niby okej, tak? Tak. Okej. I później jak pójdziemy wyżej, jest to kucie w zębatym przednim, lewa strona barku i najbardziej to widać na lewej stronie twarzy, ponieważ tam miałem uciśnięty... To był twarzowy albo trudzielny, nie? Twarzowy nerw, okej. Okay. Miałem uciśnięty twarzowy nerw i mimo, że to mi wróciło, to ta strona jest nieatraktywna. Okej. Okay. I na przykład, nie wiem, myjesz sobie zęby, to czujesz, że jest inna różnica między nim prawą stroną a lewą stroną, że jest bardziej wrażliwsza, na przykład, nie wiem, podczas dotyku, że nie wiem, lubisz albo nie lubisz tego dotyku, po której stronie? Jeżeli chodzi o dotyk i o wrażenia dotykowe, to nie, ale na przykład, kiedy myję zęby, to widzę, że w tym rejonie na przykład cały czas tutaj drży i tak samo nieraz łapią mnie skurcze w mięśniach podmykowych po tej lewej stronie. Coś mówisz jeszcze o uszach, także jakieś tam piski w uchu są? Szumy w lewym uchu, ale to może być spowodowane tym, że podczas upadku jechałem w słuchawkach i później miałem krwawienie z tego ucha. Okej, okay. Lewego. Wszystko po lewej stronie. Tak. Dobra. A co tam jeszcze? Kręgosłup? Jakieś problemy z szyjnym, piersiowym, lędziowym? Miałem robione badania obrazowe kręgosłupa szyjnego i tam jest zrotowane kilka kręgów. No i tam było zaburzenie ruchomości, trochę zaraz chcę sprawdzić mi to. Okej, dobra. Więc dużo rzeczy związanych z lewą stroną. W sumie to dość często zdarza się z tego, że pacjenci mówią, że ta lewa strona albo któraś strona po prostu jest w gorszej kondycji, że wszystkie konduzje to są tylko po jednej stronie, pamiętam, że na przykład, nie wiem, jak ćwiczą w miarę obustronnie, więc zobaczymy sobie u ciebie, co tam się w ogóle dzieje, czy rzeczywiście pod kątem strukturalnym mamy jakieś zaburzenia, powiedzmy pomiędzy stopami, kolanami, biodrami, barkami, potem zobaczymy, z czego to może ewentualnie wynikać, więc będzie trochę ortopedycznej diagnostyki, trochę różnicowej, trochę neurologicznej. Dobra, wiesz co? A jeszcze wspomniałeś o bólach głowy. Tak, jeszcze mam dość częste bóle głowy, a minimum dwa razy w miesiącu. Nieraz jest tak, że ustaję po, jak wezmę pół tabletki, a nieraz jest tak, że muszę wziąć dwie. I paracetamol bierzesz, tak? Tak, okay. Paracetamol pomaga, dlatego nie biorę żadnych przepisanych przez lekarza. No i zazwyczaj są to bóle jednodniowe. Takie występujące już z mdłościami, z światłowstrętem i głównie z pulsowaniem. Z pulsowaniem, ale też na przykład lewej strony ciała, twarzy? To nie jest zależne, że... A w którym miejscu na przykład odczuwasz te bóle głowy? Głównie odczuwam z przodu, ale to nie jest tak, że tylko z lewej strony, raz jest po prawej, raz jest po lewej stronie. Dobra. Sprawdźmy sobie, wiesz co, w takim razie poproszę, żebyś tak ściągnął sobie koszulkę i poobserwujemy sobie troszeczkę jakby twoją postawę, statykę i tak dalej. Okej, widzimy, że rzeczywiście u Piotrka trochę asymetrii jest, jak patrzymy sobie na kręgosłup, na kość krzyżową, na łopatkę. Widzimy na przykład, że łopatka lewa, zobaczcie jaka jest duża różnica, ona odjechała nam do góry, tak naprawdę jest wyżej niż łopatka prawa, jest pociągnięta do góry, trochę wygląda jakby i jest bardziej odklejona od klatki piersiowej, można powiedzieć. Trochę wygląda jakby był niestabilny mięsień, niewydolny mięsień zębaty przedni. Możemy to sprawdzić. Zobaczcie sobie, jak będzie pracował mięsień zębaty przedni po stronie prawej. Ułożę sobie rękę w delikatnym, tak, wyprosie horyzontalnym. Pociągnij delikatnie ją do przodu. O, utrzymaj tak pozycję. Trzymaj mocno. I widzimy, że mocno. Z łopatką nic się nie dzieje. Ok, rozluźnij się. Druga strona. Do przodu. Ok. I tutaj Patryk, trzymaj mocno. Nie jest w stanie tego utrzymać, łopatka od razu ucieka. Używam tyle samo siły. Widzimy, że tutaj prawa strona działa dobrze, lewa strona zębaty jest niewydolny. A palpacyjnie jakbyśmy go podotykali. No, tu jest sztywno. Jak odczucie? Boli. Boli. W skali 0 do 10, jak oceniasz? 6. 6. Druga strona. No, jest miękko, elastycznie, w ogóle nic się nie dzieje. Bolesny test? Nie.
Dobra, ok. Więc tutaj już jakiś tam trop w obszarze właśnie łopatki mamy. Pewnie tych mięśni zaburzonych będzie sporo, bo tutaj widać, że odległość łopatki od kręgosłupa piersiowego jest w porządku. Dobrze to wygląda. Tu łopatka jest oddalona, więc pewnie mięsień roboczny też będzie mięśniem wyhamowanym. To jest jedna sprawa. Popatrzymy sobie jeszcze tutaj na ustawienie. Głowa jest nie najgorzej ustawiona, to ciężko powiedzieć. No, delikatnie zshiftowana, ale powiedzmy, że to nie rzuca się tak bardziej w oczy. Później zrobimy sobie to inaczej. Idąc sobie niżej, widzimy też, że Piotr stoi trochę tak, a jakby unikał obciążenia lewej stopy. Zobaczmy sobie tutaj, kolce brodawy tylne górne powinny być ustawione mniej więcej w jednej linii. Widzimy, że nie dość, że jest jakby przesunięto to wszystko do boku, to jeszcze ten kolc brodawy jest ustawiony wyżej. To by mogło oznaczać, że mamy niewydolności mięśni tylnej grupy uda, być może mięśnia pastowego wielkiego. Z tej strony coś jest nie tak, bo nam się tutaj kolce biodrowe tylne górne ustawiły nieprawidłowo. Nie jest to jakoś bardzo mocno, powiedzmy, czuły test, jest to tylko i wyłącznie obserwacja, która może nas zakierować na jakieś dysbalanse mięśniowe w tym obszarze. Jest tego na pewno sporo, jeśli chodzi o kończynę dolną. Dobra, wiesz co? Zróbmy sobie może w takim razie, zrobisz przysiad? Ok, powrót. Dobra, obserwujcie sobie linię. Zobaczcie, że jest taki moment, że ta miednica ucieka nam w prawą stronę. Jak robisz powoli, to jest nieźle. Wstań. Zrób troszeczkę szybciej. Ok, dobra. I były takie dwa szarpnięcia w prawą stronę. Tak jakby tutaj ciało próbowało unikać obciążenia lewej strony. To jest to. Dobra, stań sobie przodem tutaj do nas. Ok, dobra. Tu też widzimy asymetrię sporą w pracy klatki piersiowej. Tutaj bardzo fajnie napięty mięsień po prawej stronie piersiowej większy. Tutaj trochę tego napięcia widać mniej, jest ustawiony niżej, więc zakładamy, że ta klata będzie pracowała dobrze. Ta strona będzie pracowała prawdopodobnie gorzej. Możemy sobie to sprawdzić choćby przez dolną część mięśnia piersiowego większego. Utrzymaj tak pozycję, skręć, czekaj, skręć maksymalnie do wewnątrz i nie pozwól mi pociągnąć ręki do góry. Ok, tutaj jednak działa nam dobrze. Czekaj, trzymaj tak. Do boku nie pozwól. Ok, jednak środkowa strona piersiowego większego trzymaj mocno. Nam nie działa i górna trzymaj. A górna wydaje się być. Trzymaj. Ok, w dobrej kondycji. Więc tu tylko środkowa część klaty nam nie działa. Prawdopodobnie palpacyjnie też poczujemy sobie więcej napięcia. Tam, czy jest to bolesne? Znośnie. Ale nie tak jak po tej stronie? Po lewej trochę gorzej. Po lewej trochę gorzej. Nie, tutaj tylko nam środkowa część nie działała. Dobra, jak popatrzymy sobie jeszcze na Piotrka, to co my tutaj widzimy? Widzimy też asymetrię w pracy mięśni brzucha, bo tutaj widzimy bardziej zarysowany mięsień proste brzucha po stronie prawej, po stronie lewej bardziej, więc prawdopodobnie jest zwiększone napięcie tutaj mocno. Zaraz sobie to ocenimy, ale widzimy asymetrię tutaj działania, że tutaj jest mocne napięcie, w ogóle cały sztywny. Zaraz sobie posprawdzamy, bo ten brzuch wydaje się taki dość sztywny, cały. Dobra, co tu jeszcze ciekawego widzimy? W ogóle jakby ta twoja postawa jest taka, że wyglądasz jakby był trochę skręcony, cały. Nie, jakby dużo będzie, jakby prawdopodobnie jak sobie popadamy za chwilkę, dużo będzie, no właśnie w ten sposób stoisz, no nie? Dużo będzie asymetrii pracy działania mięśni po obu stronach. W tym kolanie, nie? Wszystko. Dobra, okej, wiesz co, zrobimy sobie tak, połóż się na plecy. Dobra, skupimy się u Ciebie na kilku elementach. Zobaczymy, czy będzie jedna przyczyna problemu właśnie mięśnia zębatego przedniego, piersiowego, większego, części środkowej po stronie lewej. Zobaczymy sobie jeszcze tak, czy tułów pracuje nam w miarę symetrycznie. Sprawdzimy sobie tak, mięśnie brzucha boczną ścianę. Tam będzie brał udział mięśnie skośne, mięśnie poprzeczny. Idziemy sobie tak, do zgięcia, do tyłu pochylenia miednicy. Pozycji zgięcia do boku, utrzymaj taką pozycję, będę ciągnął do siebie. Ok, dobra, utrzymaj, ok, ale nic to nam nie daje, bo bardzo łatwo jestem w stanie trzymać mocno cię
przeciągnąć. Drugą stronę wykonuję, trzymaj, nie pozwól. Nie ma w ogóle takiej możliwości, nie? Tak, a tutaj prawdopodobnie poprzeczne i skosy działają gorzej. Jeśli chodzi o mięśni prosty brzucha, to zagnij nóżki, utrzymaj tak, druga noga tak samo, złączone ze sobą, stopy są rozluźnione, kolana są złączone, kręgosłup lędźwiowy przyklejony i stara się taką pozycję utrzymać. Trzymaj mocno. Ok, widzimy, że ten brzuch nam pracuje. Jakbym brzuch nie pracował, Piotrka, nie byłbym w stanie odkleić od leżanki i uniósłby się. Teraz możemy sprawdzić przy choćby teście zmanipulowania wrzecionek nerwomięśniowych, czyli próbie skrócenia mięśnia, czy mięsień nam się wyhamowuje. Jest to bardzo fajna, przydatna technika, żeby sprawdzić, czy nie mamy zbyt dużo napięcia mięśniowego, czy sygnał nerwomięśniowy nie jest zbyt wyraźny. Trzymaj mocno i nam działa. Wykonuję sobie manipulację na wrzecionka, trzymaj mocno i nam odpuszcza mięsień. Czyli ten prosty brzucha jednak działa dobrze, prawdopodobnie. Ok, więc póki co mamy kilka problemów. Zębaty przedni, środkowa część piersiowego większego, skosy i poprzeczne, czyli boczna ściana po stronie lewej i skarży się na przeprost w lewym kolanie. Przeprost w lewym kolanie mógłby oznaczać dwie sytuacje. Po pierwsze, nadmierne napięcie przedniej części uda, czyli nadmierna praca mięśnia prostego uda, albo innych jego głów, czyli obszernego bocznego, głowy pośredniej lub głowy przyśrodkowej, albo ewentualnie niewydolne mięśnie tylnej strony, tak? Czyli cała grupa kurczowo-ogólniowa, dwugłowy uda i mięsień półbłoniasy spółścięgnistym. Możemy sobie to sprawdzić w ten sposób, że... Dobra, sprawdźmy sobie tutaj udo, jak działa. Weźmiemy sobie mięsień prosty uda, spróbujmy go obciążyć zarówno przez ruch wyprostu w stawie biodrowym, jak i ruch zgięcia w stawie klonowym. Utrzymaj tak, nie pozwól mi opuścić nogi. I widzimy, że tutaj prosty uda jest słaby, ale za to inne głowy trzymaj, głowa przyśrodkowa mocno, nie pozwól zgiąć. Trzymaj mocno. Pośrednia. Trzymaj mocno. Boczna, trzymaj mocno. Kompletnie nie reagują na efekt rozluźnienia. Dlatego, że z mięśniami powinno być tak, że powinny być one wydolne wtedy, kiedy trzeba i powinny też dawać się rozluźniać wtedy, kiedy trzeba. Dlatego, że bardzo często mięśnie po prostu muszą odpuszczać napięcie, żeby inne mogły się zaangażować. Więc zawsze będzie tak, jak weźmiemy sobie jakiś mięsień, przykładowo górną część mięśnia piersiowego większego, że sprawdzamy sobie, czy mięsień jest wydolny, czy łuk odruchowy działa prawidłowo, czy to napięcie wzrasta, pacjent dopasowuje się do siły, którą ja generuję, trzymaj, ale jednocześnie jak wprowadzę sobie choćby bodziec rozluźnienia, czyli skrócenie włókien tego mięśnia, trzymaj mocno, to nam to odpuszcza. I my wiemy, że ta część tego mięśnia działa dobrze. Układ nerwowy zarządza nią prawidłowo. Tutaj takiej sytuacji nie było. Czyli mamy dużo zaburzeń z przodu uda, bo mamy zarówno gorszą pracę wszystkich głów tak naprawdę. Prosty uda jest wyhamowany, inne głowy są w nadmiernym napięciu. Możemy sobie też sprawdzić grupę kulszowo-golniową. Rozluźnij się. Utrzymaj tak pozycję. Nie pozwól prostować mi nogi. Ok. Druga strona. Trzymaj. Ok. I też mamy gorszą pracę mięśnia dwugłowego uda. Trzymaj. Nie jesteś w stanie tego utrzymać. Natomiast półbłoniasy spółścięgnistym, dlatego że tutaj wykonuję rotację wewnętrzną podudzia, nam działa. Więc też sporo zaburzeń po bocznej stronie, bo dwugłowy uda, prosty uda, ale też podczas próby napięcia prostego uda bardzo szybko łapał się skurcz w mięsień na pręży powierzchni szerokiej. Zakładamy, że ten mięsień też będzie, trzymaj tak, poprostowana noga, trzymaj, też będzie słaby. W porównaniu do strony prawej, która jest silna. Ok, czyli dużo zaburzeń po bocznej stronie kończyny dolnej. Dobra, z ciekawości pośrodkowe średnictwo sprawdźmy jeszcze. Wyprostowana noga, nie pozwól mi przyciągnąć nogi do... Też. Ok, czyli ogólnie trochę kiepska sprawa, dlatego że tutaj ta miennica nie ma prawidłowej stabilizacji. Jakbyśmy na przykład poobserwowali Cię w chodzie, prawdopodobnie jedna strona miennicy będzie Ci opadała, dlatego że jak ja przekładam lewą nogę do przodu, to z automatu tutaj silny mięsień na prężnej powierzchni szerokiej i pośrodkowej średniej
nie pozwalają miennicy opaść. Tak? One muszą być wydolne. Tutaj tej sytuacji prawdopodobnie nie będzie. Sprawdzimy zresztą zaraz pozycji jeszcze na jednej nodze. To będzie fajne. O, stań sobie na jednej nodze. Stań sobie na początku na prawej nodze. Czyli po prostu ta noga do góry może tak sobie zrobimy. O, utrzymaj. No i ta pozycja jest niezła, jesteś w jednej linii. Wygląda to całkiem dobrze. Stań sobie na lewej nodze. Ok. Od razu widzimy, że musisz przeciągnąć się jakby do boku. Jednocześnie jakoś nie jesteś w stanie utrzymać prostej pozycji. Tutaj od razu jest łuk. Druga noga. Idealnie. Więc nasza tutaj teoria się sprawdza. Niewydolne mięśnie stabilizujące miednicę będą powodowały, że no, ta miednica nie zachowuje się prawidłowo. To podczas chodzenia też będzie widoczne, przez co łatwo się nabawić później innych kontuzji w obrębie kolana, stawu schowego i tak dalej. Te struktury muszą być wydolne, żebyśmy mogli prawidłowo przenosić ciężar ciała z nogi na nogę. Dobra, kładźcie na plecy. Jak widzicie, tych problemów w obrębie całego ciała kilka znaleźliśmy, ale tego będzie dużo, 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 dużo więcej. Bo wybraliśmy tylko kilka struktur mięśniowych z różnych obszarów ciała, bo w stopie też widzimy, że asymetrie będą. Piotrek skarży się na sztywność rozcięcia podeszwowego z rana, więc zakładamy, że i tył podudzia będzie działał inaczej, jeśli chodzi o porównanie lewa, prawa noga, i podeszwa będzie działała inaczej. A i teraz sprawdzimy w ogóle, czy jest jakieś miejsce, które będzie nam odpowiadało za aktywację większości tych struktur. U Piotrka sytuacja jest, powiedzmy, w miarę prosta, dlatego że miał on jakiś czas temu wypadek rowerowy, który był konkretny, z krwawieniem do ucha, z uszkodzeniem kości skroniowej, i ten obszar głowy jest bardzo istotny. W ogóle urazy w obrębie głowy są niesamowicie istotne, dlatego że mogą nam spowodować zaburzenia niemal pracy całego ciała. Kość skroniowa, ten bok będzie nam wyłączał często jedną stronę ciała, a tak jak widzimy w tym przypadku, możemy sobie przy próbie zaaktywowania tych struktur, wykorzystując testy lokalizacji terapeutycznej, sprawdzić, czy jest jakiś obszar na głowie, który nam fajnie odpowie za aktywizację większości struktur mięśniowych, które badaliśmy, czyli klaty, zębatego, pośladkowego średniego, naprężacza, prostego uda, innych głów, właśnie prostujące kolano i grupy kulszowo-glniowej. Dobra, sprawdzę sobie na początku jeszcze, czy palpacyjnie jestem w stanie znaleźć jakąś różnicę pomiędzy funkcjonowaniem czaszki po lewej i prawej stronie. Zacznijmy sobie od mięśnia skroniowego. Jest to wielki mięsień po bocznej stronie czaszki. Zaciśnij mocno zęby. Ok. Prawdopodobnie tego nie będzie widać, bo jest to bardzo subtelna praca. Natomiast, zaciśnij jeszcze raz. U Piotrka lewa strona kompletnie się nie aktywuje. Powinno być tak, że praca mięśnia skroniowego jest symetryczna. Te napięcie jest takie samo po obu stronach i czas napięcia jest taki sam, czyli ten timing jest identyczny. Tutaj tego nie ma. Otwieraj powoli usta. Ok, nie ma dużej różnicy, ale widać, że schodzi trochę żuchwa w lewo. Dobra, jeszcze raz. Dobra, widać. Ok, powrót. Więc widzimy, że żuchwa zbacza delikatnie w lewą stronę. Nie jest jakaś niesamowicie duża symetria, ale widać to. Jeszcze raz. Ok, widać. Super, dobra. Ok. Jest to spowodowane tym, że tutaj mamy niesamowicie duże napięcie. Ten mięsień nie napina się tak naprawdę prawidłowo, bo on już jest wyjściowo napięty. Druga strona, jeśli chodzi o żwacze, zaciśnij mocno. Żwacz, o, rozluźnij. Jeszcze raz. Ok, patrzcie w ogóle na moje ręce. Zaciśnij zęby mocno. Jak duża różnica jest pomiędzy lewą i prawą stroną, rozluźnij. Ten się napina przyjemnie. To napięcie nie jest takie duże. Jeszcze raz. O, to widać. Ten po prostu strasznie wypycha. Bardzo duże napięcie. On będzie kompensował dużo gorszą pracę tego skroniowego. I dlatego ten ruch żuchwy nie jest taki zły, dlatego że tutaj żwacz przejął funkcję mięśnia skroniowego, który nie napina się prawidłowo, bo już jest wyjściowo napięty. Mocno. Dobra, rozluźnij się. To uwaga, bo to jest w ogóle niesamowite. No. To jest niesamowite, dlatego że po prostu masz niesamowitą różnicę w ogóle w odczuciach kości skroniowej. Ta jest w ogóle wystająca. Sztywno jest niesamowicie, elastyczności nie ma w ogóle i co ciekawe, nikt nie pracował z czacho tutaj, no nie? Nie wiadomo, co się wydarzyło. Tak,
tu jest konkret ogólnie. Dobra, co sobie sprawdzimy? Dotknij sobie opuszkami palców kości skroniowej właśnie tego miejsca. Delikatnie. Czekaj, wiesz co, może tego rób? Puść. Nie nawet do bólu głowy. Czekaj, takie. Puść. O, tak sobie, dobra? Trzymaj. Trzymasz sobie to i przejdźmy sobie do mięśnia prostego uda. Trzymaj tak. Nie pozwól mi tutaj. I działa nam świetnie. Test lokalizacji powoduje, że układ nerwowy nie szczytuje informacji z tego obszaru hipotetycznie, więc tak naprawdę tego problemu na chwilę, na czas dotyku nie ma. Stąd po prostu działa nam dobrze. Puść. Jak nie dotykamy, trzymaj. To nam słabnie. Dobra, jeszcze raz dotknij sobie tego samego miejsca. Wiesz co, tą ręką? O, tutaj. Myślę, że podobnie może być z boczną stroną tutaj. Brzucha, trzymaj. O kurde, trzymaj. Jest świetnie. I sprawdzimy sobie jeszcze tutaj na pręży powiem szerokiej. Trzymaj. Świetnie. Pośrodkowy średni, trzymaj. Świetnie. Wszystko. Zębaty przedni. Trzymaj. Też. Pójść skroń. Trzymaj tak. Też. Dobra. Czyli wszystkie praktycznie mięśnie, które testowaliśmy, poprawiły się nam w sytuacji, kiedy zrobiliśmy sobie test lokalizacji na czachę, na kość skroniową dokładnie. Dobra. Sprawdzimy sobie, czy jest to obszar, który warto pracować. Testem podwójnej lokalizacji. Nie będę bardzo mocno tłumaczył tego mechanizmu. Dotknij tutaj sobie jedną ręką. Trzymaj tak. Trzymaj. Ok. Trzymaj sobie obiema rękoma, czyli opuszki palców na opuszki palców. Super. Trzymaj. Ok, dobra. Jest to istotna dysfunkcja. Tym bardziej, że było to złamanie, urazowe sytuacje, szczególnie w obszarach bogato nerwionych, czyli głowa, gdzieś dekolt, twarzoczaszka, mózgoczaszka, okolice rąk, okolice stóp, okolice brzucha. Tam urazy będą naprawdę powodowały dużo dysfunkcji, stąd warto się tym obszarem zainteresować. Tutaj na początek, nawet jak nie było nic robione, manualna praca w obrębie kości skroniowej, mięśnia skroniowego, szwów łączących kość skroniową z innymi kośćmi będzie bardzo pomocne, żeby spróbować odwzorować tam prawidłową pracę, tak? Prawidłowy ruch kości, prawidłowo elastyczne tej kości, ukrwienie w tym obszarze. Czy ty jak dotykasz tego miejsca, to pojawił się twój ból głowy? Twój ból głowy. Tym bardziej jest to obszar, który na pewno warto tutaj opracować. Ok, zaczniemy sobie od manualnej pracy w obrębie mięśnia skroniowego. Jest to będzie bardzo proste, zrobimy sobie to technikami tak naprawdę takimi masażowymi, techniką rozcierania, pracą w ogóle wzdłuż włókien, w poprzek włókien, dlatego że zahaczymy pewnie sobie sporo miejsc urazowych. Zakładam, że to nie będzie jeden obszar, tym bardziej jak sobie palpuję, to tych tak naprawdę tkliwości w obszarze kości skroniowej jest niesamowita. Niesamowita. Większe szumienie się włącza. O, znaczy, jeszcze fajniej. Czyli Znaczy nie szumienie tylko, bo miałem i szumy, i piski. I piski, okay. Piski przeszły, ale jak dotkniesz, to znowu je słyszę. Dobra. Okej, okay. Także tutaj manualnie można było zrobić wiele rzeczy. Można by pracować rękoma, masażowo, można by wykorzystać sobie na przykład pinę do ostukania tego obszaru, by ewentualnie aplikatora liapko. Okay. Oczywiście wszystko z... Robiłeś już? A mam w domu, ale nie robię. Okej. Okay. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, dlatego że prawdopodobnie będzie trzeba wprowadzić sporo bodźców, dlatego że tu może być duża ilość receptorów podrażnionych w tym obszarze. Stąd praca manualna może nam nie wystarczyć w zupełności. Dobra, no, porobię sobie manualnie, tutaj nawet porobię trochę symetrycznie. Będę cały czas czuł różnicę pomiędzy jedną ręką a drugą. Miejsca, gdzie będzie największy tąd mięśniowy, to ja sobie tam po prostu popracuję prostymi ruchami rozcierania i będzie to spokojna i dość nudna praca.
Oprócz takiej pracy manualnej, z racji tego, że to jest czaszka, to bardzo fajnie sprawdziłaby się w ogóle taka praca nakierowana na jakieś subtelne uwolnienie napięć. Myślę, że techniki z terapii czaszkokrzyżowej byłyby idealne do tego. Tu jest też ciekawa sytuacja, dlatego że jak rzeczywiście spróbujemy ocenić ruchomość tutaj pracy lewej i prawej strony, to czujemy fajne pulsowanie, fajną pracę strony prawej i żadną pracę strony lewej. Sztywne jest niesamowicie, więc to też może być naszym wyznacznikiem, kiedy ewentualnie ta praca mogłaby fajnie tutaj poprawić nam funkcję. No musimy zrobić, żeby ta kość skroniowa zaczęła pracować lepiej, normalnie, płynniej i żeby ten rytm tutaj był równomierny po obu stronach. Stąd bardzo fajnie techniki czaszkokrzyżowej się tutaj sprawdziły. Zarówno te takie bardziej strukturalne, jak i te trochę mniej strukturalne można byłoby fajnie zaadoptować do tej pracy w ogóle, tak? Praca z szczepcem ścięgnistym, praca z przeponami funkcjonalnymi. Jest niesamowita duża ilość rzeczy, którą musimy tutaj zrobić, żeby to zaczęło wszystko fajnie działać. Tu jest taka bardzo ważny obszar linii klinowo-skroniowej, gdzie rzeczywiście z tego obszaru urazy w tym obszarze mogą dawać niewiarygodną ilość dysfunkcji, najczęściej po jednej stronie. Tak naprawdę od głowy, od szyi, aż do samej stopy. I to też tutaj obserwujemy. W ogóle czaszka, wiecie, ona pracuje, ona powinna być elastyczna i rzeczywiście prawa strona jest, lewa nie jest. I możemy sobie znaleźć miejsce, które jest najsztywniejsze, a wiemy, że takie nie powinno być. I sobie to docisnę, dokompresuję mocno, 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 mocno i poczekamy taki efekt rozluźnienia. Może trwać kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Patrz sobie głęboko, oddycha, oddychaj sobie, staraj się rozluźnić. W wielu przypadkach, ja akurat nie pracuję tak, ale tak jako ciekawostka powiem wam, że jeśli chodzi o takie właśnie urazy w obszarze czaszki, dużo osób stara się wykorzystać bardzo dużą siłę w podobnym wektorze, w którym doszło do urazu i wykonać taki efekt odbicia, czyli po prostu można w ten sposób rzeczywiście pouwalnić te wszystkie napięcia, które były tam zablokowane podczas właśnie tego urazu i pracując z czaszką, można pracować z nią subtelnie, technikami na przykład terapii żywokrzyżowej, ale też można pracować czasami tak konkretniej, intensywniej. Dwie drogi są fajne, dobre i można uzyskać dość podobne efekty. Czasami oczywiście z racji tego, że uraz mógł doprowadzić do uszkodzenia dużej ilości różnych receptorów, to często kombinowanie z różnymi bodźcami jest bardzo fajną opcją, bo w jednym przypadku uda się naprawić część dysfunkcji, w drugim przypadku drugą część i mamy efekt sumowany. I to wszystko zaczyna lepiej działać. Czy jest to bolesne jeszcze? Mhm. Ale też poczułem, że zaczęło coś przepływać tam. No to powiem sobie ukrwienie, to tam może być takie tętnienie, pulsowanie, bo zacięcie mocno zęby. Okej, puść. Jeszcze raz. No, coś tam zaczyna działać. Delikatne napięcie w obszarze skroniowego. No to tak samo. Szef skroniowy poteliczny. O, co tu się dzieje? Dobra. I teraz tak, trochę popracowaliśmy, to oczywiście jest długa droga przed nami jeszcze, więc będziemy pracować z tą kością skroniową, ale chcę wam pokazać, że nawet już niewielka praca, która miała kilkanaście minut, prawdopodobnie uzyskaliśmy już jakieś fajne efekty, dlatego że zaczął normalnie pracować, w niektórych miejscach tkliwość zmniejszyła się, a mięsień skroniowy też zaczął się napinać podczas zaciskania. Nie będę wam pokazywał tego, dlatego że jest to praktycznie niewidoczne na kamerze i tak. Natomiast sprawdźmy sobie, jak wygląda jeszcze nasza praca przodu uda. Trzymaj mocno, nie pozwól. I jak widzicie, mięsień nam zaczął działać. Jednocześnie trzymaj. Da się go słabić, więc wiemy, że jego praca jest prawidłowa. Dwa, mięśnie brzucha. Trzymaj. Też nam działają. Trzy, naprężasz powięź szeroki i pośrodkowy średni. Trzymaj. Też. I trzymaj też. Dodatkowo zębaty przedni. W ten sposób ręka trochę do góry. Ok, utrzymaj taką pozycję. Też jednocześnie trzymaj. Da się go osłabić. Dobra, więc
te struktury, które nam zależało, które gorsze prace widzieliśmy, rzeczywiście już się częściowo zaktowały. Prawdopodobnie jest ich więcej i naszej pracy będzie potrzeba też większa ilość, ale wiemy, który obszar, na którym obszarze warto się skupić. Prawdopodobnie nie jest to tylko jedyny uraz u Piotrka, dlatego że jak upadł na lewą część ciała, to dostał jakby też w skroń, ale i w bark. Dodatkowo były inne urazy, bóle głowy, o których wspominał, były już wcześniej, przed urazem jeszcze, stąd szukalibyśmy dalej, ale już sama praca z czaszką da nam bardzo fajne efekty poprawy postawy, stabilizacji w obszarze miednicy, zakres ruchu, obciążania lewej nogi i lepsze kontrolę lewą nogą, więc jest to pierwsza rzecz, którą musimy zrobić. Pomimo tego, że to nie był to najstarszy uraz, to jest to na tyle istotny obszar, którego po prostu nie możemy na razie zostawić w spokoju i będziemy tam rzeczywiście pracować więcej. Więc zobaczcie, że przede wszystkim diagnostyka, prosta diagnostyka dotycząca postawy ciała, palpacja, diagnostyka funkcjonalna, czyli umiejętność badania mięśni, plus wykorzystanie prostych testów kinezjologicznych, takich jak test pojedynczy czy podwójnej okazji terapeutycznej, które są już znane ludzkości od lat 70., zapoczątkowane przez doktora Goodharta, spowodowały, że wiemy, co mamy zrobić, wiemy, z którym miejscem mamy zacząć pracę i wiemy, jakie efekty możemy osiągnąć. Wiemy też, co możemy polecić pacjentowi i jak ewentualnie stymulować sobie obszar właśnie tej lewej strony czaszki. A praca już manualna jest dużo prostsza i prawdopodobnie manualnie jesteśmy w stanie to w większej mierze, a może w całości rozpracować, opracować. Oczywiście będzie to też wymagało trochę czasu, naszej pracy i pracy pacjenta. Więc ja sobie wracam do Piotrka, do pracy manualnej, to jest z obszarem jego czachy i kości skroniowej. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i pokazał, jak ważna jest w ogóle diagnostyka i jej różne elementy, żeby wszystko to zebrać do kupy, a już praca manualna zostawić ją na sam koniec. Dzięki za uwagę i widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.